Kiedyś się tak zastanawiałem, jaki jest cel opowiadania historii? Jaki jest cel dzielenia opowiastek? Jaki jest cel opowiadania bajek? Jaki jest cel przekazywania wiedzy? Jaki jest cel plotkowania, choćby nawet? I tak głęboko zacząłem czuć i wierzyć, że jest jakiś wspólny kontekst, jakiś taki wspólny mianownik wszystkich naszych opowiastek, wszystkich kulturowych przekonań, uprzedzeń, spekulacji, metafor, wiecie, biblijnych metafor, czy wszystkich tych takich mądrych rzeczy, do których mamy dostęp. I zacząłem tak wewnętrznie czuć, że jest coś, co dotyka nas wszystkich jako ludzi, że uwielbiamy słuchać historii, uwielbiamy słuchać bajek, uwielbiamy słuchać o bohaterach, którzy przechodzą swoją własną podróż, metamorfozę, walczą ze smokami, pokonują jakiegoś tam finalnego bossa, ratują księżniczkę zwierzę, wracają do społeczeństwa z jakimiś supermocami. Wiecie, motyw dobra i zła, walki dobra ze złem, równoważących się sił, gdzieś tam zbudowanych zamków, imperium, podbojów, wojen i ogólnie dzielenia informacji. I tak jakiś czas temu trafiłem na fajne wykłady Jordana Petersona. Dla tych, którzy nie wiedzą, Jordan jest w tej chwili doktorem psychologii? Chyba dobrze powiedziałem. No jest on tak dosyć sławny, stał się taki dosyć sławny. Jest między innymi mówcą inspirującym, motywacyjnym. Porusza zagadnienia dotyczące naszej psychologii, behawiorystyki, tematów również duchowych, takich egzystencjalnych. I on coś powiedział, co bardzo mocno zarezonowało ze mną. I chciałem się dzisiaj z wami tym podzielić. I myślę, że to pomoże wam głęboko zrozumieć to, czego w życiu szukacie i czego chcecie od życia. I dlaczego w ogóle oglądacie przykładowo to wideo? Dlaczego w ogóle oglądacie inne nagrania? Co was takiego ciekawi, inspiruje, gdy czytacie książki? Na czym wam tak na dobrą sprawę zależy? I teraz posłuchajcie tego, bo to może odmienić wasze życie i sposób, w jaki patrzycie na przekazywanie informacji, treści, jak opowiadacie historię znajomym i to, jak odbieracie historię, gdy słuchacie innych ludzi. Jordan Peterson otóż powiedział taką oto fajną, ważną rzecz, że celem opowiadania historii, metafor i przekazywania znaczenia w życiu jest regulacja ludzkich emocji. To stwierdzenie jest mega głębokie. I chcę, abyście posłuchali tego nagrania do końca. Ja wam wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Generalnie my jako ludzie jesteśmy bardzo skomplikowanym systemem i mamy wiele różnego rodzaju mechanizmów obronnych, już nie tylko, ale takich mechanizmów radzenia sobie z rzeczywistością, które pomagają nam żyć. Przykładowo to, że mamy oczy, że jesteśmy zwierzętami wizualnymi, że mamy te oczy z przodu głowy, że mamy uszy, że mamy rozbudowany mózg tak, a nie inaczej, że mamy takie ciało, a nie inne, że w ogóle mamy tak rozłożony układ kostny, trawienny. To wszystko czemuś służy. I oprócz tego, że wykształciliśmy w sobie pamięć i pionową sylwetkę i taką motorykę przestrzenną, to rozwinęliśmy w sobie coś, czego nie posiadają zwierzęta, a co my posiadamy. Mianowicie my jako ludzie potrafimy tworzyć znaczenie. Potrafimy rozumieć to znaczenie. Potrafimy modelować to znaczenie. Potrafimy
określać ekosystem naszych własnych znaczeń, bo nasze filozofie, nasze ideologie, nasze systemy przekonań, które posiadamy w głowie, mają swoją własną homeostazę. Wiecie, to tak jakbyśmy hodowali w naszych głowach takie osobne zwierzęta, takie byty, które żyją na swoich własnych zasadach i my potrafimy rozumieć te zasady i potrafimy je określać i potrafimy je kształtować. I te systemy nawigacji, które mamy w sobie, funkcjonują na zasadzie historii, jakie sobie opowiadamy, jakie sobie przekazujemy. Osobną historię masz dotyczącą swojego dzieciństwa, osobną historię sobie opowiadasz dotyczącą twojej przyszłości, inną historię siebie słyszysz, gdy rozmawiasz z kumplami, inną historię słyszysz, gdy jesteś z przyjacielem, który jest ci bliski, w twojej rodzinie masz inną historię, w twoim community masz inną historię. Każda jedna chwila w twoim życiu to może być osobna historia. Nawet jak ja nagrywam filmy na YouTube, zwróćcie uwagę, że na przestrzeni lat, jak zmienił się sposób, mój sposób komunikacji i przekazywania wam historii. I my mamy w sobie taką intuicję, że potrafimy poprzez obserwację innych ludzi rozumieć ich historię i potrafimy wchodzić tak jakby w te historie i określać się w tych historiach. I w ten sposób budowane jest nasze kolektywne ego i w ten sposób radzimy sobie właśnie z rzeczywistością. Przy pomocy tych historii określamy siebie w rzeczywistości. To jest taka nasza nawigacja, to jest taki nasz system nawigacji tego, jak określamy siebie w czasie, w przestrzeni, w rzeczywistości. I wiecie, nawet jak czytamy Biblię, słyszymy wszystkie te przypowieści, opowieści i może oglądacie jakieś filmy na YouTube, które was inspirują, macie jakichś charakterystycznych twórców, autorów, macie takie momenty w waszym życiu, gdy słyszycie jakąś piosenkę, która tak jakby zdawała się odzwierciedlać to, co dzieje się w waszym życiu, albo może spotykacie jakąś przypadkową osobę i ona dzieli się z wami swoim własnym doświadczeniem. To są właśnie te wszystkie historie, które z wami rezonują, które odzwierciedlają miejsce, w którym jesteście w świecie. I te historie przyjmują charakter takich memów, czyli takich głównych, fundamentalnych wartości, którymi kierujemy się na co dzień. Takim memem może być poszukiwanie porządku, może być poczucie bezpieczeństwa, może być materializm, może być ekologia, może być systemowe myślenie, może być poszukiwanie holizmu w życiu. A wiecie. I generalnie tak my już funkcjonujemy na co dzień. Bez tych historii nie potrafimy się odnaleźć w świecie. Te historie służą właśnie regulacji naszych emocji. Zauważ, jak się czujesz po tym, jak obejrzysz moje nagrania. I przypomnij sobie, jak się czułeś przed obejrzeniem tego nagrania i spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, co się takiego we mnie zmieniło? Co się takiego we mnie zmieniło? Gdy usłyszysz jakąś jedną historię, gdy spojrzysz na jakąś metaforę, zadaj sobie to pytanie, co to mi daje, co to o mnie mówi? W jaki sposób to określa mnie w przestrzeni? W jaki sposób określa to moje emocje? Co moje emocje mówią o mnie? I zdziwicie się, bo to zrozumienie, to głębokie zrozumienie, że nasze życie to są praktycznie tylko historie w naszych głowach. Tylko historie w naszych głowach. Tu nic więcej nie ma. Umysł to jest pusta zawartość. To są systemy historii w naszych głowach. Naprawdę. Jeżeli to odkryjecie i zrozumiecie i nauczycie się tych takich fundamentalnych zasad funkcjonowania historii i tego, jak one działają u was, w waszych głowach, ale również zaobserwujecie to w ludziach wokół was, to będzie tak głęboki egzystencjalny insight, który prawdopodobnie rozwali wasze głowy i pozostawi was z poczuciem opadniętej szczęki przez resztę waszego życia.
A naprawdę, zobaczycie. To jest niesamowite zjawisko. Przede wszystkim to umożliwia tak dużo, że masakra. Że ja nie jestem w stanie tego zakomunikować, jak dużo to umożliwia. Zrozumienie tego, że wszyscy żyjemy na podstawie historii, że ludzie żyją historiami. Że te historie są praktycznie wszędzie, w całym naszym kolektywie, że my jesteśmy takimi zbiornikami do przechowywania historii. Nie będę wam mówił, jakie ja miałem odkrycia, może pozostawię to na inne nagranie, ale tak, już wam zazdroszczę waszych odkryć. Trzymajcie się ciepło, zostawcie dla mnie kciuki w górę, napiszcie komentarze, pozytywne komentarze. To, co przyszło wam do głowy. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.